Siemka Tremka, witam was w kolejnym odcinku Strowów i dzisiaj wpadłem na iście genialny i podstępny plan. Oczywiście, jesteśmy w kolejnym losowaniu, poszukiwaniu Gandy, polowaniu na Gandę, ale tym razem nie kupimy tych skrzynek bezpośrednio od tych złodziei na statku, tylko kupimy od kogoś, kto już to wcześniej zrobił, albo zakupił to, albo zdobył po prostu farmiąc te skrzynki, nie bezpośrednio od nich, bo oni mnie pewnie oszukują. Dlatego nawet nie mogę Albariana dostać ani Fortrasa. Więc spróbujmy tak jakby cudze skrzynki otworzyć dzisiaj, kupując je po prostu właśnie z marketu tutaj. Jaka to jest różnica? Tam są po 9999, prawda? A tutaj po 10034. Czyli różnica na tych tym całym pakiecie skrzynek, które kupiłem, wynosi po prostu parę tysięcy. Więc jest to po prostu jakiś jeden item, który zlutuje nawet pół itemu, więc jakoś się zbytnio tym nie przejmuję. Dzisiaj sobie otworzymy po prostu 149 skrzynek, no w sumie trochę więcej, prawda? Więc raczej będą dwie karmy, bo prawie na pewno wypadnie nam, o, już wypadło nam 5 skrzyneczek, znowu 5 skrzyneczek, no i teraz po prostu zostaje nam patrzeć i płakać, jak to nie lecą nam żadne mounty. Oczywiście Ganda byłaby na miejscu, bo już po tylu skrzynkach otwartych, ale zadowoliłby mnie chociażby mały smok. No i co z tym będzie? A, oczywiście rakieta do dupy. Ile dostaliśmy? Dostaliśmy dodatkowo 40 skrzynek, czyli już dwie karmy i 40 skrzynek jeszcze zostało. No nieźle. Może uda nam się jeszcze jedną karmę otworzyć? Z tego co widzę, jest totalna lipa. Ile brakuje do tej karmy? 19 skrzynek. Ajajajajaj. Zostało 9 skrzynek do karmy. Może byśmy dokupili, co? Wydałem całe fluksy. No, nieźle. Jak możemy tą sytuację uratować? Na pewno byśmy mogli to sprzedać. Ale to dobra. To w sumie to zostawimy na następny odcinek. Były dwie karmy, były. Lipa była, była. No nic, co nam tu wyleciało w sumie? To takie coś po 17 tysięcy. Dupa. Takie coś 15 tysięcy. Dupa. Dalej. Rakieta. 9 tysięcy. O matko. I żółwik. A żółwik akurat jest spoko. Troszkę więcej kosztuje, ale kolejny raz po prostu przewaliliśmy pieniądze. Tyle co tam są. O, Fragments of Wonder, mam ich 7000. To w sumie bym mógł coś nas razem kupić sobie na tym stateczku, prawda? Ach, kolejny raz po prostu przewalone pieniądze. No nic, takie jest to losowanie. Mam naprawdę nadzieję, że chociaż kiedyś mi smog wleci, chociaż jeden, tak po prostu dla czystej satysfakcji, nie? A Ganda to wydaje się w ogóle poza moim zasięgiem, bo tak naprawdę nic mi z tych skrzynek nie leci. Tyle już odcinków i nic. Ach, możecie sobie policzyć, ile milionów już na to poszło. Trzymajcie się, do następnego.